Witam Państwa serdecznie na drugiej części naszej lekcji nauki pozycji bokserskiej. W dzisiejszej lekcji chciałem Państwu zademonstrować zbicie lewego prostego i oddanie lewego prawego oraz unik w prawo, oddanie prawego prostego i unik w lewo, oddanie lewego prostego. Tak będzie wyglądała druga część naszej lekcji. Zbicie polega na tym, że odkrywamy prawą rękę od szczęki i wypuszczamy ją lekko do przodu. Polega to na ten sposób. Raz, dwa. Raz, dwa. Proszę zauważyć. Lewa ręka, która jest na wysokości lewego oka, idzie wtedy do szczęki przy zbiciu prawą ręką. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Dodajemy do tego lekką pracę skrętową. Raz, dwa. Gdybyśmy opuścili ręce, wyglądałoby to w ten sposób. Raz, dwa, raz, dwa. Ręce powracają do szczęki, jeszcze raz powtarzamy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Z boku będzie to wyglądało w ten sposób. Raz, dwa. Nie wolno robić to w ten sposób. Raz, dwa. Krótko przez szczęką, 10 do 20 cm. Ręka odchodzi od prawej strony szczęki. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Teraz bicie wykonamy razem z zawodnikiem. Zawodnik zadaje lewy prosty, ja zbijam prawą rękę. Popatrzcie, jeszcze raz. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Powtarzam, nie wolno robić to w ten sposób. No zalecasz. Raz, mocno rękę w ten sposób. To jest po prostu błąd. Błąd. Tak się nie robi. Tak nie wolno robić. Króciutko. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. A teraz troszeczkę szybciej to zrobię. No. Raz, raz, raz. Raz,
Raz. 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 Przeciwnik, gdyby przeciwnik zadawał mi cios i robię unik prawo. Proszę popatrzeć. Unik prawo. Raz. Ręka. Przechodzi. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. A teraz to samo zrobimy w wolnym tempie, zadając lewy prosty. Na czym to będzie polegało? Proszę zobaczyć, spokojnie. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Gdybym nie zrobił uniku, otrzymałbym cios. Jeszcze raz. Nie robię uniku. Raz. Otrzymałem cios. Robię unik. Raz. Cios przychodzi. Raz. Raz. Proszę zobaczyć. Ręka przychodzi. Ciosu na pewno nie otrzymam. Jeszcze raz. Raz. Dwa. 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 A teraz zrobimy to troszeczkę szybciej. No. Raz. 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 Dobrze. Tak wygląda unik w prawo. Teraz zrobimy sobie unik w lewo. Na czym polega unik w lewo? Stojąc w pozycji bokserskiej, lewa ręka na wysokości lewego oka, prawa ręka przy szynce, oczywiście poprawna pozycja bokserska i przeciwnik zadaje cios. Więc robię unik w lewo. Czyli cofam lewe ramię do tyłu, prawe wyjdzie do przodu. Opuszczając lewą rękę do szynki. Wygląda to w ten sposób. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Proszę zobaczyć. Lewa ręka na wysokości lewego oka. Przy uniku w lewo idzie mi do szczęki i cofam lewe ramię do tyłu. Raz. Dwa. Powrót do pozytywnej siły. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Wszystko polega na pracy skrętowej. Czy unik w lewo, czy unik w prawo, musi być praca skrętowa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Szybciej będzie wyglądał w ten sposób. Raz. 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 I znowu te same ćwiczenie wykonamy z partnerem. Bardzo się proszę. Przeciwnik zadaje lewy prosty. Gdybym nie zrobił uniku w lewo, bo tylko dostaje cios. Unik w lewo. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Wolno. Jeszcze raz. 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 Dwa. Raz. Tu. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. A teraz szybciej. Raz. Raz. Chodzimy sobie. Raz. 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 Tak to mniej więcej wygląda unik w lewo i unik w prawo. Teraz to samo sobie zrobimy, oddając cios. Przy uniku w prawo oddajemy cios prawy, przy uniku w lewo oddajemy cios lewy prosty. Możemy zadawać więcej ciosów, ale w tym pokazie chcę tylko Państwu pokazać, na czym polega po uniku zadanie ciosu. Robiąc unik w prawo, raz, oddajemy prawy prosty. Dwa, trzy, powrót do pozycji siłowej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Troszeczkę szybciej. Raz, 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 raz. Unik w lewo. Raz. 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 I teraz to samo ćwiczenie znowu wykonamy sobie z partnerem. Zrobię unik w prawo zadanie ciosu i unik w lewo zadanie ciosu. Proszę. Unik w prawo. Raz. Zostań. Raz.
Raz, prawie. Raz, prawie. Raz, prawie. Raz, prawie. Polnika. Raz, prawie. Raz, prawie. Raz, prawie. U nich prawo zalewie, trzymają przeciwnika bardzo krótko. Nie możemy robić uników w ten sposób. Tu nam nic nie grozi. Tu nam nic nie grozi. Grozi nam wtedy, gdy przeciwnik cios może zadać nam na szynę. Wygląda to w ten sposób. Raz, dwa. Raz, dwa. Przeciwnika trzeba ciągnąć krótko. Pół kilometra od siebie, przepraszam za takie określenie, nikt nam to nie da. Przeciwnik musi być krótko trzymany. Raz, 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 raz. To samo będzie z unikiem lewo.